Siemano ziomki, siemano ziomalice. Z racji tego, że mamy lato, coraz częściej trenuję na dworze i jednym z moich ostatnich ulubionych przyrządów do ćwiczeń jest gruszka poprawiająca refleks w pracy bokserskiej. Lecz nie wszyscy wiedzą, jak na niej trenować, dlatego dzisiaj pokażę Wam parę moich ulubionych ćwiczeń, które wykonuję właśnie na niej. Pamiętamy tylko, że piłka ta nie służy do generowania jakichś olbrzymich siłych ciosów, tylko poprawia refleks, szybkość, reakcję. Także możemy to potraktować to jako, powiedzmy, jakiś lightowy trening, lub możemy też użyć jej jako rozgrzewki typowo przed treningiem bokserskim, MMA czy kickbokserskim. Jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiliście, stajemy troszeczkę bliżej. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że po prostu wyprowadzamy ciosy proste w worek. Pamiętajmy, stajmy troszeczkę bliżej, bo wtedy będzie na początku łatwiej. I tak sobie pracujemy po prostu, na cały czas w ruchu. Musimy być mocno skoncentrowani i widzieć, kiedy możemy zadać ten cios. Nie zawsze w tej samej płaszczyźnie, bo to tak jak przeciwnikiem, on też nie będzie stał. Jeżeli zacznie nam to wychodzić, cofamy się troszeczkę do tyłu, tak żeby ciosy były maksymalnie wyprostowane i robimy to samo. Jak widzicie, ta ma dwa poziomy. Jest głowa, powiedzmy, i tłów. Dlatego nie skupiamy się tylko na ciosach na głowę, ale jak już zacznie nam to wychodzić, mieszamy z ciosami na tłów. Czyli powiedzmy, troszeczkę na górę, kończymy dołem. Kolejna rzecz, którą możemy sobie przećwiczyć na tej właśnie gruszce, to blokowanie ciosów lub uniki. Bo jak widzimy, ona jest na dwóch sprężynach, więc można powiedzieć, że nam oddaje. Dlatego po skończonej serii ręce wracają albo do gardy, albo wykonujemy uniki. Unik. Lekko do gardy. Unik. Jak zauważyliście, nie przyjmujemy tylko tego woreczka na gardę, czy unikamy jego ruchów, ale po skończonym uniku lub blokadzie naszą gardą oddajemy ponownie jakąś tam akcję, po której znów pracujemy. Czyli zadaję ciosy, blok, od razu oddanie. Zadaję ciosy, unikam, oddaję. Hop, hop. I ostatnia rzecz, którą lubię robić na tym właśnie worku, to jest zadawanie ciosów połączoną z pracą na nogach, czyli tak zwanym footworkiem. No i oczywiście wyczuciem dystansu. Czyli powiedzmy, zadaję, nie wiem, 3 uderzenia. Raz, dwa, trzy. Worek będzie wracał na pewno, więc muszę odejść i popracować na nóżkach. I generalnie nie zatrzymuję się na tych nogach, tylko sobie cały czas pracuję. Raz, dwa, trzy, hop. I sobie już wracam. Podchodzę blisko, zadaję ciosy. I już sobie uciekam, już sobie krążę wokół worka i znowu podchodzę, uciekam, podchodzę, uciekam, tak? Nie daje się złapać, mogę delikatnie sobie kontrolować lewą ręką, cały czas stosuję na nogę. Mam nadzieję, że mniej więcej to wytłumaczyłem, jak możecie pracować właśnie na tej gruszce. Także zachęcam wszystkich do spróbowania. Trzymajcie się.